Turyści, którzy przyjeżdżają do Brukseli, przychodzą zrobić sobie tutaj zdjęcie z tym małym, sikającym chłopcem, który uratował kiedyś to miasto. Stoją sobie tutaj taki golutki, mniej więcej od XVII wieku. Czasem jest ubierany, a dosyć niedawno nawet doczekał się rodzeństwa i pupila. Tutaj wśród tych małych uliczek schowana jest Jeanette Epis, czyli fontanna siusiającej dziewczynki. Potocznie nazywana jest ona siostrą siusiającego chłopca, ale tak naprawdę nie ma z nim nic wspólnego. Fontanna powstała po to, by ściągnąć turystów z tamtej części Brukseli, tutaj do tej, która wtedy była, wcześniej była mniej uczęszczana. Sikający kundel, w odróżnieniu od sikającego chłopczyka czy dziewczynki, nie jest fontanną. Wybór rasy nie jest tutaj przypadkowy, ponieważ kundel ma symbolizować wielokulturowość, wielonarodowość Brukseli.